Niektóre psy kładą się na ziemi, gdy tylko zobaczą innego psa zbliżającego się z naprzeciwka. Takie zachowanie jest czasami bardzo uciążliwe, zwłaszcza jeżeli wasz pies robi to często i jeżeli w waszej okolicy mieszka dużo psów. Wtedy spacer z takim psem, który co chwila czai się na inne psy, podkrada się do nich, czy też siada lub kładzie się i nie chce się ruszyć z miejsca, może być bardzo uciążliwy. Jest to tak silne zachowanie, pies jest tak bardzo wpatrzony w tego drugiego psa, że ciężko jest go z tej pozycji ruszyć i zwykle żadne wołanie, żadne polecenia czy smaczki, które pies normalnie uwielbia, nie wystarczą, żeby ruszyć psa z takiej pozycji. Dlaczego psy tak robią? Skąd bierze się to zachowanie? O tym wszystkim opowiem wam w dzisiejszym filmie. Podpowiem też, jak można pracować z psem nad tym, żeby takie zachowanie psa zmienić. Pierwszą przyczyną takiego zachowania może być to, że nasz pies czuje się niezbyt pewnie w kontaktach z innymi psami i potrzebuje więcej czasu na przeanalizowanie całej sytuacji. Gdy nasz pies widzi innego psa z daleka, nie wie, z jakimi intencjami on się do niego zbliża. Czy przechodzi tylko obok i nie zwróci na naszego psa uwagi, czy też będzie chciał się z nim zapoznać, a może jest groźny i będzie chciał go zaatakować. Nasz pies tego wszystkiego nie wie, więc woli przyczaić się, położyć i poobserwować sobie zbliżającego się psa z bezpiecznej odległości i to daje też naszemu psu czas na to, żeby przeanalizował sobie dokładnie całą sytuację i daje psu to więcej czasu na podjęcie decyzji, jak w tej sytuacji powinien się zachować. Często psy kładą się na widok innego psa, gdy się go boją i nie chcą, żeby ten pies się do nich zbliżał. W ten sposób proszą go swoją mową ciała, żeby bliżej nie podchodził. Mamy też psy, które kładą się na ziemi, przecinając drogę swojemu opiekunowi. W ten sposób chcą nam powiedzieć, żebyśmy nie podchodzili bliżej do drugiego psa. Dla innych psów takie przypadanie do ziemi może być też elementem szerszej strategii, jaką jest flirt. O strategiach przetrwania psów, o tym, jak radzą sobie w stresujących sytuacjach, film nagrałam już wcześniej i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Bardzo serdecznie zachęcam was do zobaczenia tego filmu, zwłaszcza jeżeli widzicie, że wasze psiaki na widok innych psów bardzo się ekscytują, podbiegają do nich, przypadają do ziemi, odsłaniają brzuszek, zachowują się w taki bardzo szczenięcy sposób. Takie zachowania nie świadczą o tym, że wasze psy kochają inne psy i po prostu chcą się z nimi bawić, tylko świadczy raczej o tym, że wasz psiak czuje się niepewnie w towarzystwie innych psów i udaje małego, bezbronnego szczeniaczka po to, żeby drugi pies po prostu nie wyrządził waszemu psu krzywdy. Innym powodem kładzenia się na widok innego psa jest to, że nasz pies po prostu bardzo dąży do kontaktu z innym psem, bardzo chce tego kontaktu i w momencie, kiedy mamy na przykład niewykastrowanego psa i w okolicy są jakieś słuki z cieczką, albo kiedy nasz pies na spacerze spotka swojego ulubionego psiego kumpla i koniecznie chce podejść do niego i się z nim spotkać, a my nie pozwalamy na to, napinamy smycz, no to pies w naturalny sposób zaczyna ciągnąć. Czując opór na smyczy, bardzo często siada albo wręcz kładzie się, żeby obniżyć swój środek ciężkości i żebyśmy po prostu nie mogli psa ruszyć z miejsca. I tutaj ciężko jest mówić o strachu czy o jakiejś niepewności, wręcz odwrotnie. Nasz pies kładzie się na widok innego psa, ponieważ tak bardzo zależy mu na kontakcie z tym psem. I takie zachowanie, jeżeli powtarzamy je na spacerze wielokrotnie, jeżeli ciągniemy psa na smyczy, odciągamy go od psów i różnych bodźców, które są dla niego ciekawe, to pies szybko uczy się, że jedyną strategią radzenia sobie w takiej trudnej sytuacji jest po prostu położyć się na ziemi i jak kotwica nie ruszać się z tego miejsca. Takie zachowanie szybko wchodzi więc naszemu psu w nawyk i zaczyna kłaść się, gdy tylko zobaczy innego psa na spacerze. Mamy też psy, które w kontaktach z obcymi psami czują się bardzo pewne siebie, a mimo to kładą się na ziemi na widok obcego psa. I tutaj oczywiście nie mamy do czynienia z niepewnością czy strachem, tylko z takim zachowaniem demonstracyjnym. Nasz pies prezentuje w ten sposób swoją siłę i pewność siebie, pokazuje drugiemu psu, że zajmuje jakąś przestrzeń i nie zamierza się z niej ruszyć. Kolejną przyczyną takiego zachowania może być instynkt łowiecki. Wiele psów, zwłaszcza w sytuacji wysokiego pobudzenia, zaczyna prezentować
zachowania z łańcucha łowieckiego. I właśnie takie podkradanie się, przypadanie do ziemi, to są elementy tego łańcucha. W zależności od tego, jakie emocje towarzyszą naszemu psu, taka interakcja może się bardzo różnie zakończyć. Jeżeli nasz pies zna i lubi tego drugiego psa, który się do niego zbliża, to po takiej sekwencji zachowań łowieckich psy mogą nawet zacząć się ze sobą bawić. Wiele psów nie potrafi się inaczej przywitać ze swoim psim kumplem i wchodzą właśnie tutaj w zachowania łowieckie przez to, że są tak bardzo pobudzone. Ale mamy też psy, które nie czują się pewnie w kontaktach z innymi psami lub wręcz boją się, że ten obcy pies, który do nich podchodzi, będzie chciał je zaatakować i w takiej sytuacji nasz pies z pozycji leżącej może nagle wystartować do drugiego psa i zaatakować go wyprzedzająco. Jak widzicie, powodów, dla których pies może kłaść się na widok innego psa, jest bardzo dużo i są one naprawdę skrajnie różne. Dlatego może pojawić się pytanie, jak rozpoznać, czy mój pies, kiedy kładzie się na widok innego psa, to robi to dlatego, że czuje się niepewnie, czy też właśnie chce podejść bliżej do tego psa, a może prezentuje jakieś zachowanie demonstracyjne albo łowieckie. Jak zwykle, próbując odczytać mowę ciała psa, nie możemy patrzeć tylko na jeden element. Nie wystarczy informacja, że pies się położył, ponieważ to jest za mało, żebyśmy odczytali, jakie emocje towarzyszą naszemu psu i w związku z tym, jakie ma intencje w danej sytuacji. Musimy więc patrzeć na całą mowę ciała psa, na to, jak ustawione są jego uszy, jego ogon, jaki ma wyraz pyska. Musimy też patrzeć na kontekst całej sytuacji, czyli na to, jak zachowuje się drugi pies, w jakich okolicznościach psy się spotykają, jak w tym wszystkim zachowują się inni ludzie i w tym oczywiście również opiekunowie tych psów. Dopiero analizując całą sytuację, jesteśmy w stanie odczytać intencje naszego psa, emocje, które towarzyszą mu podczas danej interakcji i tylko wtedy możemy dojść do prawdziwej przyczyny tego zachowania. Znając przyczynę zachowania naszego psa, możemy zastanowić się, jak powinniśmy w danej sytuacji postąpić. Ponieważ każda sytuacja będzie inna, nie ma jednego konkretnego sposobu postępowania, które sprawdzi się zawsze i w przypadku każdego psa. Musimy po prostu dostosowywać nasze postępowanie do danej sytuacji. Na przykład, jeżeli nasz pies kładzie się na widok innych psów, ponieważ czuje się w ich towarzystwie niepewnie lub wręcz boi się ich i próbuje je jakoś przepędzić, no to najlepiej, żeby te obce psy po prostu się do naszego psiaka nie zbliżały. W takiej sytuacji możemy poprosić opiekuna drugiego psa, żeby nie podchodził do nas bliżej, ponieważ nasz pies ewidentnie nie chce przywitać się z jego psem. Możemy też zawsze przekierować uwagę naszego psa na nas i zabrać go z tej trudnej sytuacji. Trzeba pamiętać, że gdy nasz pies położy się na ziemi i zacznie już intensywnie wpatrywać się w drugiego psa, to nie jest dobry moment na to, żebyśmy uczyli naszego psiaka jakichś nowych zachowań. Tutaj pracę musimy zacząć na początku na dużym dystansie, tak żeby nasz pies widział drugiego psiaka, ale żeby był w stanie jeszcze wykonać najprostsze polecenie, na przykład spojrzeć na nas albo chociażby zjeść smakołyk. Jeżeli jesteśmy tak blisko drugiego psa, że nasz psiak nie jest w stanie wykonać tych najprostszych czynności, to nie jest to dobry sposób nauki i nie osiągniemy tutaj żadnego efektu. Dlatego ten duży dystans, zwłaszcza na początku nauki, jest niezwykle ważny. Jeżeli nasz pies nie był najlepiej socjalizowany i boi się innych psów, albo też reaguje na nie nadmierną ekscytacją, to warto sobie nad tym popracować, ponieważ często psy kładą się w momencie, kiedy nie mają lepszego pomysłu na daną interakcję, nie mają po prostu narzędzi, takich kompetencji społecznych, żeby w tych sytuacjach sobie lepiej poradzić. I dobrze jest po prostu wyposażyć je w te narzędzia. Można to zrobić pod okiem doświadczonego trenera podczas takich zajęć grupowych. Ja zawsze też polecam w przypadku psów, zarówno takich nieśmiałych, jak i tych, które nadmiernie ekscytują się innymi psami, spacery równoległe, najlepiej zorganizowane przez doświadczonego behawiorystę, który będzie
będzie potrafił odpowiednio psy ze sobą dobrać i poprowadzić ten spacer w taki sposób, żeby wszyscy jego uczestnicy mogli na tym skorzystać. Podczas konsultacji behawioralnych czy właśnie takich spacerów równoległych często słyszę pytanie, jak można oduczyć psa kładzenia się na widok innych psów. Trzeba wiedzieć, że jest to dla wielu psów zachowanie jak najbardziej naturalne i ciężko jest mówić o oduczaniu psa jakichś naturalnych zachowań. To, co możemy zrobić, to zmienić nastawienie emocjonalne naszego psa do innych psów i w ten sposób wpłynąć na zmianę tego zachowania. Albo też możemy po prostu wyposażyć naszego psa w pewne strategie radzenia sobie z innymi psami, inne niż kładzenie się, i w ten sposób wyeliminować sobie takie zachowanie. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli, dlaczego wasz pies może kłaść się na widok innych psów i jak zacząć sobie pracę nad zmianą tego zachowania. Jeżeli podobał wam się ten film, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!